Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem jesteśmy na ziemi opolskiej, a dokładnie w miejscowości Pokój u kolegi Józefa Bittnera. Kolega Józef Bittner lotuje w oddziale 0255 Popielów. To jest oddział, który należy do okręgu Opole. Nazwiska tego nie trzeba przedstawiać, gdyż kolega Bittner jest znany w Polsce. W 2006 roku był wicemistrzem Polski, a tutaj w oddziale i w okręgu jest bardzo znanym hodowcą, który zajmuje czołowe lokaty. W tym roku po dwóch lotach kolega na którym miejscu jest? No na szóstym. Na szóstym, także też idzie, a oddział powiedzmy jest tutaj liczący ponad 100 hodowców i więcej może o oddziale, o hodowli swojej powie nam sam kolega Józef. Proszę bardzo. O, tutaj mam gdowy, samiczki tutaj są, to te samiczki należą do tych dwóch gołębników. Tam są pokażmy, tutaj jest tak. Gołębnik lotowy, tak? Tak, to są samiczki lotowe, samczyki. No tu widzimy. Tak, i to są samczyki i tutaj też są samiczki z tych dwóch gołębników. Tu widzimy. To, tak. Czyli to tutaj jesteśmy na posesji, gdzie się znajdują gołębniki lotowe. Tak. A rozpłodowe gdzie się znajdują? A rozpłodowe tutaj, proszę to pokażemy. Dalej. Tu jest rozpłód. Tu jest gołębnik rozpłodowy. Tu jest rozpłodowy. I przeważnie bazuje na samych niebieskich gołębiach. Jest tak. 400 gołębi i w tym jest powiedzmy 20-30 nakrapianych i białolotki, a reszta same niebieskie gołębie. Same niebieskie, a to są gołębie jakich raz? To są Janseny, Van Rooye, Dr. Linsen. No, są rodowody, tam też ja z Niemiec sprowadzam od takiego czołowego hodowcy, który robi aukcje też. On się nazywa Heinz Wulhost. On ma co roku, ma jeden na jesień do niego i on w zeszłym roku na jesienią sprzedał 280 gołębi na aukcji. I od niego mam młode, tu można zobaczyć. Zobaczmy, jak wygląda w gołębnikach. Proszę, to są młode, tu są moje pierwsze lęki. Tu widzimy te gołąbki, tak, ja sobie wejdę może. Zobaczmy jak są, jak wygląda wnętrze gołębników. Tak. Nie ma róż, tu jest normalna podłoga. Podłoga, mam pielęgniarza, co dzień czyści gołębniki. No, gołębie są zadbane, a jak widać są wypierzone już. A ten taki gołąb, który kolega sprzedał chyba kiedyś Andreasowi Drapie, to tak. Był z jakich gołębi? To był właśnie od Andrzeja. Od Andreasa Drapa. Tak, który kupiłem w Dobrzyniu na aukcji w 2003 roku. Kupiłem od niego 8 gołębi. No. I sprawdziłeś, a tutaj jakiego gołębia kolega teraz ma? To jest właśnie DV sprowadzony jako mudek styczniowy. To jest cały już tutaj, tu jest zobaczmy, wypierzony. To jest Wulhainz. Wulhost. Heinz Wulhost. Tak. Tego gołębia mieliśmy chyba 3 gołębie na aukcji niedawno u siebie też na internecie. No. To zobaczmy, tak wyglądają. Ile kolega go takich gołębi młodych odchowuje w roku? 150, a około 120 sprzedałem w tym roku. W całej Polsce przyjeżdżają do mnie. Świętokrzyskie, Beskieleckie, później Ostrów w tym roku. Bełchatów kupił ode mnie w 2010, 11 i w tym roku był, wziął 23 młode i zrobił mistrza, dał mi do gazetki podziękowanie. Jak się hodowca tamten nazywał? To przypomnimy sobie później. No, jest w numerze hodowcy podziękowanie. W gazetce mi dał podziękowanie. A te gołąbki są też już na sprzedaż przygotowane, czy to są? Nie, to są gołębie do lotu. Do lotu. To są same młode gołębie. Tak? Myślałem, że może jakieś też są na sprzedaż tutaj. No na sprzedaż są w drugim gołębniku. To przejdziemy może zobaczyć tak. Sobie. Tam jest. Zobaczmy. Tu jest. To są gołębie dla mnie. 110 do lotu. A tutaj w oddziale Popielów kto jeszcze takim jest czołowym hodowcą? Jakie nazwiska mógłby no, kolega Klump, przytoczyć? No, Klump. Jan Klump. Tak, Jan Klump. To są, tutaj są moje gdowcy. Ja tak mam w gołębniku każdy po 15 samczyków. Tutaj konstrukcja gołębników jest taka, jaką tak. Kolega sam gdzieś sobie doświadczalnie doszedł, czy gdzieś widział u któryś hodowców innych? Nie, no to widziałem w Niemczech. Ja jeżdżę dużo do Niemiec, do Belgii, do Holandii i tam widzę, jak hodowcy mają. No, to są, tu są gdowce. Tu są gdowce, no. Ile to jest ich? To 15. Mam 4 gołębniki i tam były. Dobrze jest. No, a tutaj przerzuciłem teraz młode. Tak, z tych, co już na loty szli, bo ja pierwszy lot lotowałem z gniazda, a teraz drugi lot już gdowieństwa. I to są młode, które teraz zostali odrzucone. No, jeszcze jakby był ktoś
To ile gołębi do lotu kolega teraz miał na te loty? 100 kładłem, 115. I tyle wróciło? No, 5 brakuje. 5 brakuje. To nie dużo, to jeszcze idzie. O tu zobaczmy te gołąbki. To są takie młode, które tak, można ewentualnie no, nabyć. Mają przyjechać też, tak. Rozumiem. Te są do sprzedania. Tu zobaczmy, tak, jakie karmy kolega używa? No, to jest... firmy może? No, z tego, z Baksa też kupuję, nie? I później mam dużo z tego, jak się to nazywa, Holender, to musiałbym zobaczyć, przywozi mi karmę. Ziarko? Ziarko, tak. Przywozi mi, ale on mi przywozi, muszę zawsze 20 worków czy więcej zamówić, żeby przywiózł. I już o kilka razy mi teraz przywozi. No, tu młodym daję pod dostatkiem, a stare karmi rano i wieczorem. No, to są młode, odstawione, zdrowe. Dobrze. Przejdziemy teraz może do jakichś innych gołębników zobaczyć. Teraz jesteśmy w kolejnym gołębniku z wdowcami, tak? Wdowcami, tak. Widzę, konstrukcja jest podobna. Siodełka na frontowej, na tylnej ścianie. Natomiast tutaj jest po ile? Raz, dwa, trzy, cztery, 4 razy 3, 12, 24 cele. Ale nigdy nie mam tyle. Byłoby za ciasno. Tak zawsze 15, 17. Tu zobaczmy, tak wygląda wlot. Tutaj tam na wlotach są takie siatki, które są na czas, kiedy gołębie mają siadać i odbijać się, to są po prostu zdejmowane. Później mogę od dworu i tu są gdowy. Od tych dwóch gołębników tu są gdowy. I tutaj kolejny gołębnik, tym razem z gdowami. Gdzie gdowy są. Tak wygląda tutaj, zobaczmy jaka konstrukcja jest. Tu jest konstrukcia, siatka taka w dachu, a jeszcze dodatkowo widzę wentylatory, te wyloty powietrza, tak? Tak. Konstrukcja wszędzie wlotów jest podobna, widać, są takie kosze. Tak. O, i tutaj jak się nazywa też gołe, kosze są tak jak już wspominałem, na czas lotu ściągane. Proszę bardzo. No i tu są samiczki. Tutaj mam kolega jakiegoś takiego wybijającego się gołębia. No w tamtym pokoju. To przejdziemy zobaczyć tam. Tak. Samiczki. Jesteśmy w kolejnym gołębniku, tu samiczki są też, tak? Lotowe. Tu zobaczmy. Tutaj jest jedna z czołowych samiczek, chcę panu pokazać. I co to jest za gołąb, z jakiego pochodzenia? To jest już mego chowu gołąb. Ale wywodzi się, samiczka jest od Wulheinza, od tego Wulhorst. Tak, matka i samczyk jest od kolegi, to jest po DV-ach też wychowana. Ale ten jest nakrapiany, widzę, bo kolega wspominał, że większość to ma niebieski. Tak, tutaj ale zostały z gołębie, które mają powyżej 7 konkursy zeszłego roku. To zostały nakrapiane albo pstre. A tak, bo ja chcę swoją linię gołębi... może tak skrzydełko tutaj swoją linię gołębi uzyskać. Proszę. To zobaczmy. Tak. Ta samiczka była... To 9 rok, jako dwulatka zeszłego roku. Ona była pierwsza w oddziele, pierwsza w okręgu i pierwsza w rejonie. Ta samica. Rozumiem. Piękna samiczka. Lotowana jest dalej? Tak, w tym roku dwa loty i już ma dwa czołowe konkursy. Zobaczmy, jak wygląda. Jakieś rodzeństwo jej kolega posiada? Jej? No nie, już nie posiada. A rodzice jej? Są w hodowli też, nie? Nie. A coś udaje się uzyskać z tej gołębicy też jeszcze? No mam dwa młode w tym roku. I też jak się spisują? No młode, zobaczymy. A, z tego roku dopiero. Myślałem, że już był jakiś roczny. No. Rozumiem. Pokażmy jeszcze numer, jaki to jest gołąb. PL0255 09-2588. Także każdy, kto zapoznałby się z wynikami, zobaczy, że to są czołowe konkursy zdobywane przez tą gołębicę. No. Tutaj popatrzmy. To jest też samiczka na dalekie dystansy. Ta niebieska, tak? Ta niebieska. 3709. Tak? O. 3709, końcówkę ma, to zobaczmy. Tak. A co to jest za gołąb, jakiego pochodzenia? To jest, jeszcze ona jest 2006 rok, on jest, kupiłem w Panderozie gołębie z Ayerkamp. Tak, od tam. I to jest właśnie córka po tych rodzicach. Te rodzice już też sprzedałem, byli starsi, do Ostrowa poszli. No. Zobaczmy. Tak. Tutaj tych wybitnych gołębi w hodowli podejrzewam, to są, że jest samiczki. Więcej, tak? Można puścić? Tak, jak najbardziej. No. I tu może... Tu przejdziemy do kolejnego, jak przymknę. Tak. W kolejnym boksie są jakieś inne gołębie też, samce. Samczyki. Samczyki. Tak. To jest kolejny lotowy gołębik. Tak. Tutaj też jest 16. Widzimy, podobne skonstruowane jest. I same niebieskie tu są. Tu nie ma innego gołębia, jak same samczyki niebieskie. Są to gołębie nie za duże, nie takie średnie, lotniki. No.
dbając o zdrowie, kolega używa ziół, takich bardziej preparatów ziołowych, czy czy antybiotyków bardziej? No, naturalnie. Jakie produkty kolega preferuje? No, robię z Bajtrylem, robię kurację. Aha. To jest podstawa u mnie, nie? To robię 7 dni, 8 robię, no a tak mam takie różne środki, przez karmę daję, co sobie z Belgii przywiozłem, później mam jeszcze takie inne, co mi kolega też przywozi już drugi rok. No, możemy później pokażę. Rozumiem, panu. Zobaczymy. No. Tutaj tej gołębi też nie jest, widzę, jest cel podobnie chyba 24, ale obsadzenie jest dużo mniejsze. Tak. Widzimy w kolejnym boksie. I tutaj... Też są samczyki? Tak. Też samczyki. Te dwa gołębniki samczyków należą do tamtych samic. Tu widzimy. To jest rozdzielone. No. Tu są nie tylko niebieskie, ale też nakrapiane takie gołąbki. I ja może pójdę, troszkę karmy tam sypnę, żeby przy kolejnym. Dobrze, to zobaczymy. Tutaj... Jesteśmy teraz w gołębniku rozpłodowym, tak? Tak. Tu kolega ma swój rozpłód, właśnie podrzucił trochę karmy gołębiom. Żeby wyszli. No, zobaczmy. O, tak wyglądają, teraz jedzą. I tu jak widać same niebieskie gołębie. Pojedyncze sztuki. Tak. Tutaj tam jeden taki niebieski z takimi centkami jak Prangego z Gringloze, ale to chyba nie jest taki. Nie, to jest drapa. Oryginalna drapa jeszcze, tak? Od Andreasa. Dobrze. Tak. No, tu widzimy, jak sobie gołąbki jedzą. Ile tutaj kolega ma w rozpłodzie? Tutaj jest 18 par. 18 par. 36 sztuk. A takie wybitne, jakieś para wybitna, która tutaj daje super potomstwo? No, to jest ten mazany, ten drapy, tak? I tutaj ma te młode, nie? Te młode, tego zobaczmy. A ten drapowy gołąb, to jest gołąb z jakiej gołębi Andreasa drapy? To jest właśnie, to jest jeszcze z tej linii, co sprzedałem, tą samiczkę. Ale to by było jakich tam, to jest tam... Oj, to było po jego wybitnych. Tam gdzieś te rodowody mam. Mhm. Jak Andreas widział to w Ostendzie, to zaraz mówi, o, tą wezmę, nie, tą samicę. No i on zaraz w sobotę ją kupił. Tu widzimy, tak to wygląda. No. Jeszcze o sukcesach może kolegi porozmawiamy. Co uważa kolega za największy sukces swój w hodowli? No, już miałem wyniki mistrza oddziału popielów. Mamy silny, jest nas w pierwszej piątce z oddziału popielów, jest nas trzech. Ja, Fabian i Klomp. No to w pierwszej piątce z okręgu na 2214 hodowców. To pierwsze miejsce kto miał? Grabowski. Grabowski Karol. Drugie miał Klump. Tu też z okolic Ozimka właśnie. Nie, Klump jest... Ale nie Karol Grabowski. A Karol tak. Tak, Ozimek. Ozimek, Klump jest oddział popielów. Fabian oddział popielów. Koźlik jest z oddziału Opole. No ja jestem oddział... I kolega oddział popielu. Czyli trzech nas jest w pierwszej piątce z oddziału... A okręg przypomnijmy właśnie. 2000 214 hodowców. To jest bardzo dużo. Widzimy, konkurencja jest silna. Bardzo silna. A tu z oddziału jakieś nazwiska takie jeszcze tam nie zdążyliśmy wymienić, takich hodowców znanych? Jakby kolega miał przywodzić swoich rywali, powiedzmy? No, to jest Klump największy, Fabian, później jest to jeszcze Wochnik Józef Skup. No, Czyli rywalizacja jest konkretna w tym towarzystwie. Cyrys, tak, Dieter, on wrócił z Niemiec kilka lat temu i bardzo dobrze lotuje. Gorzołka z Jołowy zrobił zeszłego roku mistrza u nas w oddziele. No, a teraz Łukasz. Jak loty się już trwają, to kolega jakoś trenuje specjalnie w tygodniu teraz? A, jak się odbywa to? Można wiedzieć? Też wywożę. Mam specjalną taką przyczepkę z koszami, tak jak do lotu gołębie wyskakują. A teraz na sobotę jaki lot będzie? Na jakim dystansie mniej więcej? Teraz będzie 300 km. Teraz mieliśmy 197. Pierwszy lot był 140 i teraz mamy niecałe 300, także stopniowo coraz dalej. Wydłużacie. Tak. Mhm. No. Rozumiem. To pokażmy jeszcze raz, jak gołąbki tutaj jedzą. Można też tam, w barze są moje osiągnięcia. Przejdziemy, zobaczymy, może jeszcze pokażemy puchary, które kolega zrobił, także jak się używa, zdobył, przepraszam, pokażemy hodowcy ten. To na razie podziękujemy za pokazanie. Jeszcze raz rzucimy sobie okiem kamery na gołębie, jak jedzą. I dziękuję bardzo i przejdziemy dalej.
Tu pokażemy jeszcze, jak wyglądają gołębniki, jak są do siebie zwrócone. Widać, że tu pomiędzy... Swoje podwóreczko, tak. Bo to jest na terenie, to jest dość przy głównej drodze położone gołębniki na zapleczu restauracji, która tu się mieści od razu. I tutaj tak wygląda. O tam jeden chodzi gołąb. To uciekł jakiś, czy to obcy? Nie. To są młode, te późniejsze, bo ja mam w dwóch. Tam są te ze stycznia, pierwszy lęk, a tu są te późniejsze. A ten jakoś wyszedł? Aha, latają teraz. Latają. Zobaczmy, jak to wygląda. Pogoda jest teraz piękna, także można sobie tutaj swobodnie popatrzeć. To przejdziemy teraz zobaczyć jeszcze do baru. Pokażmy jeszcze, jak wyglądają puchary, które kolega zdobył. Niestety nieboszczyk Leper wręczał w Gdańsku za wicemistrzostwo Polski. Za tą najlepszą samiczkę. Ten największy puchar, tak? Tak. To jest za 2006 roku? Za najlepszą samiczkę w Polsce. Zobacz, ona miała siódme miejsce na olimpiadzie w Ostendzie w 2007 roku, tak? Szóste miejsce. To zobaczmy, o. Tu jest ten gołąb, on jest też u nas na stronie. O, widzimy go. O, tutaj pokażmy jeszcze, to jest ten puchar i też pozostałe puchary znajdują się tutaj też na półkach. O właśnie. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia przy następnym spotkaniu.